22 listopada 2020. Dzisiaj kilka słów o wspólnej deklaracji o usprawiedliwieniu, która została podpisana w Habsburgu w 1999 roku przez Kościół katolicki i część Światowej Federacji Luterańskiej. Podsumowując, treść taki jest oto zapis. Zgodnie z deklaracją, człowiek w odniesieniu do swojego zbawienia jest zdany zupełnie na zbawczą łaskę Boga. I dotąd się by wszystko zgadzało, ale dalej już jest przekłamanie. I nie ma w tym zakresie wolności. Ja przypomnę, że człowiek został stworzony do wolności. I od samego początku, od stworzenia, człowiek w raju, reprezentowany przez Adama i Ewę, mógł podejmować suwerenne decyzje. I to tylko od człowieka zależy, którego głosu będzie słuchał. Czy głosu węża, czy Bożego głosu. Człowiek jest wolny i może wybrać. Dalej, gdy katolicy mówią, że człowiek współdziała podczas przygotowania usprawiedliwienia i jego przyjęcia przez wyrażenie zgody na usprawiedliwiające działanie Boga na Bożą propozycję, to tak widzą w takiej personalnej akceptacji działanie łaski, a nie czyn człowieka wynikający z jego własnej siły. Człowiek, kolejne kłamstwo, człowiek nic nie może dołożyć ani przygotować jakiejś drogi usprawiedliwienia, bo droga jest tylko jedna. Przez wiarę w dzieło Jezusa, które wykonało się na górze Golgoty. Tylko jedna droga. I jeśli ktoś twierdzi inaczej, Paweł dosyć dosadnie określił takich ludzi, że kto by głosił inną Ewangelię od tej, której ja wam głoszę, czy to by byli ktoś z góry, czy aniołowie z nieba, czy jacyś wysocy urzędnicy, niech oni wszyscy będą przeklętni. Nie ma innej Ewangelii i nie ma innej drogi zbawienia. Paweł tu nie zostawia żadnej furtki. Nie ma żadnych wątpliwości. Tylko Jezus Chrystus.